Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Piotr Zieliński od lat większe uznanie budził w europejskim futbolu aniżeli w piłce reprezentacyjnej. Stąd też wraz z wygasającym kontraktem Polakiem zainteresowała się masa klubów z samego topu, a z jednym z nich Piotrek miał już dojść do porozumienia. Czy Zieliński zostanie nowym zawodnikiem Interu Mediolan? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o Robercie Lewandowskim, który został nazwany przez hiszpańskich dziennikarzy największą porażką Barcelony, nietypowym pomyśle Florentino Pereza na zastąpienie Dawida Alaby oraz o Neymarze, który dosłownie przeżywa koszmar podczas leczenia kontuzji. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę, jeżeli spodoba wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. A teraz widać dla partnera kanału STS i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Na temat przyszłości Piotra Zielińskiego mogliśmy przeczytać różne informacje na przestrzeni ostatnich miesięcy. Polakiem interesowały się takie kluby jak Juventus, Lazio, West Ham, Liverpool czy też Inter Mediolan. Jak się okazuje, wybór reprezentanta Polski padł na klub z Mediolanu. Informacje na temat transferu Zielińskiego do Interu pojawiły się na stronach internetowego serwisu sport.pl. Według tych informacji dyrektor sportowy Interu, Piero Ausilio, wyraził swoje zainteresowanie pozyskaniem Piotra Zielińskiego do włoskiej drużyny. Opinie o ewentualnym transferze Zielińskiego są podzielone. Zdaniem niektórych ekspertów to właśnie Inter byłby idealnym miejscem dla dalszego rozwoju polskiego pomocnika. Jego umiejętności techniczne, pomysłowe podania i zdolności strzeleckie mogłyby wpłynąć na znaczące wzmocnienie drużyny. Jeden z trenerów z Włoch zajmujący się analityką taktyczną, Enrico Buonanno, stwierdził, że Zieliński byłby odpowiednim uzupełnieniem dla Interu, który jest znany z agresywnej gry i szybkich kontrataków. Enrico podkreślił również, że polski pomocnik miałby szansę stworzyć ciekawe połączenie z Lautaro Martinezem i Romelu Lukaku, co wpłynęłoby na jeszcze większy potencjał strzelecki Interu. Opinia dyrektora Interu o Zielińskim również jest godna uwagi. W wywiadzie udzielonym gazecie La Gazzetta dello Sport Piero Ausilio powiedział, że Piotr Zieliński to wielki gracz o wielkim talencie. Podkreślił, że są świadomi potencjału polskiego pomocnika i jego zdolności na boisku. Chociaż nie potwierdził bezpośrednio planów transferowych, to jednak nie wykluczył takiej możliwości. Niestety jak na razie nie posiadamy oficjalnych informacji dotyczących negocjacji transferowych między Napoli a Interem. Musimy poczekać, aż kluby ogłoszą swoje decyzje w tej sprawie. Jednak same spekulacje na temat transferu Zielińskiego pobudzają wyobraźnię wielu kibiców i są tematem dyskusji w świecie piłki nożnej. Zieliński a zero, perché l'Inter sarebbe capace, Fabio, no? Ti posso dire? Zieliński, l'Inter l'ha già preso. L'ha già preso. Sì, Zielinski ha detto di no a una mega offerta miliardaria dall'Arabia Saudita, sì. Ha detto di no ai continui richiami di Aurelio De Laurentiis per il prolungamento di contratto, ha detto di sì all'Inter, 2 più 2 anni, i primi 2 a 3 milioni e mezzo più bonus, gli altri 2 da definire, è un giocatore che è addirittura d'arrivo in questo piano centrale. Przyszłość Piotra Zielińskiego wydaje się być niezwykle interesująca i niezwykle ciekawie byłoby obserwować, jak rozwinie się jego kariera w tak prestiżowym klubie jak Inter Mediolan. A według was transfer Piotra Zielińskiego do Interu Mediolan to dobry wybór? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Forma Roberta Lewandowskiego w obecnym sezonie daje wiele do życzenia. Nie dziwne zatem, iż z Hiszpanii coraz częściej dobiegają głosy krytyki wobec kapitana reprezentacji Polski. Po odejściu legendarnego Lionela Messiego Barcelona desperacko potrzebowała gracza, który zdołałby wypełnić ogromną pustkę pozostawioną przez Argentyńczyka. Wśród wielu kandydatów do wzmocnienia ataku ostatecznie zdecydowano się na sprowadzenie Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Jednak rozczarowania w stosunku do Polaka narastały z każdym kolejnym występem.
Dziennikarze twierdzą, że nie tylko nie pokazał on swojego najlepszego występu, ale był również niewłaściwie wykorzystywany przez trenera i nie pasował do stylu gry Barcelony. Lewandowski nie był w stanie odzwierciedlić swojej doskonałej formy z Bayernu i nie osiągnął oczekiwanych rezultatów w barwach Barcelony. To sprawiło, że dziennikarze określili go jako jedną z najbardziej nieudanych inwestycji klubu. Krytycy Lewandowskiego uważają, że nie tylko jakościowo nie dorównuje wielkim poprzednikom Barcelony, takim jak Samuel Eto'o, David Villa czy sam Messi, ale również nie był w stanie zbudować odpowiedniej chemii z resztą drużyny. Styl jego gry i sposób oddziaływania na kolegów z drużyny nie uzyskał aprobaty. Niektórzy wskazują również na problem finansowy, jaki miał miejsce za kontraktowaniem Lewandowskiego. Ze względu na wysokie wynagrodzenie Polaka, klub musiał ograniczyć możliwości na zainwestowanie w innych obszarach i różne inwestycje pozostawały niezrealizowane. Tak na temat transferu Lewandowskiego wypowiedzieli się dziennikarze ESPN, Dioniso Estrada i Ricardo Puig. Dla Lewego powinna być osobna kategoria. Największa porażka ze wszystkich w Barcelonie. Jeśli nawet Xavi mówi, że FC Barcelona jest najprawdopodobniej najgorszą ekipą w Europie pod względem skuteczności, to jest to jasny sygnał dla Lewandowskiego, że musi się skupić na strzelaniu goli. Mimo że możemy spekulować, iż decyzje zarządu i trenera również odegrały kluczową rolę w obecnej sytuacji Barcelony, nieodparte jest to, że Lewandowski nie sprostał oczekiwaniom kibiców i nie zdołał spełnić roli, która była od niego oczekiwana. Jego przygoda w Barcelonie wydaje się być jednym z rozczarowań klubu. Wiele jeszcze się musi wydarzyć, aby się przekonać, czy Lewandowski zostanie dłużej w Barcelonie i czy jest jeszcze jakaś nadzieja na poprawę. Jednak na ten moment dziennikarze jednogłośnie ogłaszają polskiego napastnika największą porażką Barcelony. A według Was przejście Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony to transferowy niewypał? Dlaczego polski napastnik notuje kiepskie liczby na Camp Nou? Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Real Madryt przeżywa spory kryzys i z pewnością można użyć w kontekście drużyny Carlo Ancelottiego określenia, iż jest to szpital. Na dłuższy czas gry wypadli m.in. Thibaut Courtois, Eder Militao, Eduardo Camavinga czy też Vinicius Junior. Niedzielny wieczór przyniósł kolejne fatalne informacje dla królewskich. W starciu z Villarrealem wiązadła krzyżowe zerwał bowiem David Alaba. Relevo informuje, jak na całą sytuację zareagował Carlo Ancelotti. Włoch zdecydowanie domaga się wzmocnienia w styczniowym okienku transferowym. Chce doświadczonego stopera lub młody talent z najwyższej półki, który od razu byłby w stanie rywalizować o pierwszą jedenastkę. Nie bierze pod uwagę gracza, który miałby pełnić jedynie rolę rezerwowego. Jak się okazuje, Włoch będzie musiał jednak najprawdopodobniej przełknąć gorzką pigułkę. Real błyskawicznie podjął decyzję o tym, że nie kupi nowego środkowego obrońcy. Zamiast pozyskania klasowego stopera, władze klubu chcą przesunąć do defensywy Tuameni. Francuz ma w najbliższym czasie rywalizować o miejsce w składzie z Nacho i Antonio Rüdigerem. W letnim okienku transferowym Neymar w końcu zdecydował się na opuszczenie Paris Saint-Germain i za kwotę aż 90 milionów euro przeniósł się do saudyjskiego klubu Al-Hilal. Od momentu przenosin na Bliski Wschód reprezentant Brazylii rozegrał 5 spotkań i zanotował w nich 3 asysty. Wypracowanego dorobku długo nie uda się jednak poprawić. Na początku października Neymar doznał poważnej kontuzji. W meczu z Urugwajem uszkodził on więzadła krzyżowe i łąkotkę. Z informacji podanej przez lekarza brazylijskiej kadry, Rodrigo Lasmara, wynika, że atakujący wróci do gry dopiero w styczniu. Z powodu kontuzji Brazylijczyk nie zagra na przyszłorocznym Copa America. Turniej ten startuje bowiem 20 czerwca. Neymar robi jednak wszystko, by jak najszybciej wrócić do gry. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, które pokazuje, jak wygląda proces rehabilitacji Neymara. Widać na nim, jak bolesny jest ten rodzaj terapii. W tle słychać bowiem krzyki oraz płacz gwiazdora podczas poruszania uszkodzoną nogą. Zobaczcie sami. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!